możemy zacząć w sumie. To zaczynamy. Cieszy. Cześć, z tej strony Hubert. I Martin. I słuchacie godzinki. Tak, godzinki. Dla chłopaka i dziewczynki, czyli programu o Bogu po ludzku. Tak. Na antenie enklawy.net i odwyku.com. Tak. I to się da gadać po ludzku, ale jest mało popularne, się okazuje. Ty, a propos piosenki, która leciała przed samym rozpoczęciem audycji, no. Jak ty sobie to wyobrażasz? Co? Jak to będzie wyglądało? Te kości? No nie, ale no ogólnie ten moment, nie? Jak już tam potem będzie ty zmartwychwstanie. Te masz kości, jakieś wyobrażenie? Bo piosenka to była Valley of Dry Bones na początku i tam jest opis z Księgi Izajasza. No to chyba ktoś miał wizję, bo bez jaj, to przecież jak w jakiejś grze było. Że patrzy się i Bóg się go pyta, co widzi, że mówi kości, pełno kości, same suche. I nagle się jakieś tam zerwał czar, nie? I zaczęły się te kości podnosić. Obrazek i szkielety. No, szkielety jakieś się robiły, a on mówi, i szkielety, a potem jak do tych kości się mięśnie poprzyczepiały i coś tam. I takie ciała się zrobiły, takie zombie. I dalej Bóg mówi, no i co teraz? I co widzisz? No, ludzie są, ale dalej nie żyją. I wtedy Bóg jakieś tam wiatry nasłał i zaczęły ożywać te ludzie i zaczęli i żyli. No, to była taka wizja raczej. Taka wizja, ale jak ty sobie to wyobrażasz? Wyobrażasz sobie czasami? Ja sobie też chciałem tak wyobrażać takie właśnie super wizje, ale potem dorosłem i myślę sobie, że dobra, takie rzeczy, że tam kości się, wiatry wieją i kości, to w grach to takie rzeczy są. A tu gość miał taką samą wizję. Widzę, może za dużo gram w gry. Może za mało gramy w gry, może mamy za małą wyobraźnię właśnie. No, może właśnie za dużo i dlatego za małą. Że on miał za dużo, my mamy za małą. No, może. My mamy wszystko podane na tacy. Możemy o tym sobie pogadać. Musimy sobie wyobrażać. Ale nie, no to wiesz, nie wiem, czy to jest dobry temat, nie? Bo jak sobie wyobrażamy? Ludzie wyobrażacie to? Jak to będzie wyglądało? Tak filmowo jakoś? Czy na przykład, nie wiem, boicie się tego, bo ktoś tam przyjdzie i będzie teraz sąd? Czy może będzie fajnie, nie? Że tak obudzicie się i będzie fajnie od razu, czy co? Boicie się tego? Nie boicie? Nie, jak no sobie gdzieś to się obudzimy. Bo z mojej perspektywy to ja umieram codziennie, jak idę spać. No, nie ja tak sobie samo wyobrażałem śmierć, jak byłem mały. No jak sen, nie? No potem wstajesz i nie wiesz, co się działo w ciągu nocy. Nie było cię i nagle jesteś. Znikła ci świadomość. A miałeś tak, że tak się sam. Bałeś tego, że na przykład zaśniesz pewnie. Się nie budzisz jako dziecko? O ja, to czasem teraz też mnie tak sobie przypominam sobie. No, to się muszę uspokajać. Ale nie tak, w takim sensie, wiesz co, bo ja sobie zawsze wyobrażałem, że śmierć to będzie takie, że przestajesz istnieć. No ja wiem, no, ale to właśnie sen taki jest, przecież przestajesz istnieć. Nie, no, coś mnie to przerażało. Ja się tego bałem, nie mam żadnego. No mnie też. Braku istnienia. To straszne, w ogóle to jest niewyobrażalne, to wariuje. Mózg mi się przegrzewa, nawet mi nie mów o tym. No, ale muszę zadzwonić i pogadać. 222-195-159 albo odwyk.com. Tak jest, można dzwonić. Ktoś tu zaczął na czacie, jest też czat. Można sobie pogadać. Też odwyk.com albo enklawanet. O angielskim gadają. Mateo przyszedł. Co ten Mateo, co gra piosenki? No bez jaj. To on by na odwyku był? On tak po kościołach chodzi. Ostatnio jakieś mam wrażenie, że jak ktoś przychodzi do odwyku, to dlatego, że go z kościoła wyrzucili jakiegoś. Mnie nie wyrzucali. Mnie na nim przyjęli. Bo ty nawet nie byłeś. Nawet nie chcieli mnie. Nie, no byłem w jakimś tam. Jak byłem mały, nie? Chyba jak każdy. I co mówili? Nic, to straszyli tam jakimś szatanem tylko. A to byłeś katolickim, ja mówię o takim kościele. Nie byłem w katolickim, nie byłem w ewangelickim. Tak? Ale to samo, to jest taki kościół katolicki, zatrzymany w połowie ewolucji między protestanckim a katolickim. No tak. To się nazywa kościół ewangelicko-augsburski. Najbardziej nudny kościół. Jak chcesz umrzeć z nudów, to idź tam. Ja dziękuję bardzo, 17 lat do katolickiego chodziłem w Krakowie. Ale tam nie jest nudno. Ty tam, wiesz, machajmy jakimiś kadzidełkami, dzwonią dzwoneczkami. Nudno? Są trzy pozycje, one są tylko dwie. Stary proboszcz miał 135 lat chyba. Jak mówił, to miał zamknięte oczy. Czy każdy myślał, że umiera. Chociaż w kościele katolickim zawsze mi się wydawało, jak tam się śmierdzi serca. Trupem. Ja że tam śmierdzi w krypcie. No bez jaj. To zależy w jakim kościele. Ale był straszny. Ja się bałem tego księdza i jednocześnie mnie strasznie śmieszył, jak mówił coś tam, że my zaznajmy miłości. Albo o, najlepsze było radujmy się. To ja mówiłem. Czasem przypominam sobie. Radujmy się. No i dobrze, można się zadzwonić i radować. O, ktoś dzwoni. From the Britain, chyba. Cześć! Cześć! Hello!
Hello. Hello, chap. No, jest tu kto? I uciekł. Nie ma go. Zniknął? A dlaczego Skype ma teraz na niebiesko do dzwonienia? A że to może słuchawka. Dobra, nie, że można dalej dzwonić. Odwyk.com przez Skype albo enklawa.net najlepiej. Na nawet czacie. Telefonem. Na czacie Mateo pyta, mówi, że to nie jest ten Mateo, co gra. To nie ten słynny. No mówiłem, tam jak jest słynny, to w życiu by nie wszedł. Ja nie wiem, jaki Mateo gra gdzieś tam. Ty, ale wiesz, że ten odwyk, ja nie wiem dlaczego, ale on tak strasznie odstrasza ludzi z kościołów. Ja nie próbuję wcale odstraszać ludzi z kościołów. Dlaczego tak jest? Nie zaobserwowałem, że odstrasza. No ile tu masz takich ludzi, co w kościele są, tacy, wiesz, sławy kościelne jakieś. Co znaczy sława kościelna? No taki Mateo. A co on robi takiego? Jest mężem Niemen i gra. Co? Kompletnie nie wiem. Wiesz, nie znam w ogóle tego świadka protestanckiego, mało co tam wiem, no, ale za to ostatnio, jak spotkałem takiego mojego kolegę, to mówił mi, że wraca do swojej służby. No już się zacząłem zastanawiać, co to kurna jest służba, nie? Do wojska. I potem się dowiedziałem, że to będzie służba uwielbieniowa. To wojsko. No, więc służba uwielbieniowa i potem się dowiedziałem, że są piosenki. To są piosenki po prostu, tak, trzeba tłumaczyć. Czemu to się nazywa uwielbienie? Nie wiem, no właśnie ja nie wiem, dlaczego, po co takie sobie, czemu nie można piosenki? Mimo to uwielbienie to takie bardziej... Doniosłe takie, no. Bo tak, katolicy muszą walczyć, walka, nie? Duchowa wszyscy walka. Muszą walczyć. Wszyscy muszą walczyć. Tylko to się sprzedaje. Wiesz, muszą uwielbiać. My nie walczymy, dlatego tu tak mało ludzi w odwyku jest. Może powalczmy o coś. Nie będę walczyć, nie, Jezus nie był walczącym, właśnie. Powalczmy o coś. No ale o właśnie ostatnio się rozmowy o tym toczą, jakieś wszyscy się spodziewają. Wyobrażam sobie Jezusa, że on tak w mordę daje, jakby miał żonę, to by wszystkich bił, nie? Jakby mu zaczepili żonę. Taki dziwny jakiś ten Jezus był. No, najbardziej charakterystyczną cechą Jezusa to było to nadstawianie drugiego policzka, że on w ogóle nie walczył, on nienormalny był jakiś, taka... Wiesz, to dzisiaj to bym powiedział, no pedał, no nie bije się. Czy ja wiem, czy taki pedał, wiesz, ten pedał musiał skręcił bicz i zaczął wyganiać wszystkich. No jesteś co tym biczu. Tak, i ten sam pedał umierał na krzyżu i jak uczniowie chcieli walczyć, to on im kazał schować ten miecz i dać się prowadzić dobra, na rzeź. Nie była taka ciapa, nie? Tak samo, wiesz. Jak nie, no. Jak... No nie był. Z punktu widzenia takiego Polaka, takiego, wiesz, Polaka, co go ręka świeżbi, do szabli mu się wyrywa, to popatrz się na Jezusa. Dla mnie to był przegorz. No był, wszystkim, ale właśnie wszystkim dlatego, się wiesz, stawiał, który... bo mega, wiesz, miał mega jaja. Ale nikogo nie bił, nikogo nie chciał krzywdzić w ogóle. Zero krzywdzenia jakiegokolwiek. Wiesz co, jak tam były kobiety dookoła niego, to ja przypuszczam, że one się w nim zakochiwały, jak nie wiedział, że to Bóg. Patrząc na jego męstwo. Był mega męski. Wiesz co, dla mnie jest najtrudniejsze jest powstrzymać się od tego, jak cię ręka świeżbi, a nie to, żeby komuś przywalić pysk. Ludzie uważają, że to wiesz, jak bronisz dziewczyny, to jesteś przemężczyzna. Jesteś gówno nie mężczyzna, bo nie umiesz się opanować. No, jak się opanujesz i potrafisz cierpieć, nie, niesłusznie, bez darcia mordy i żeby odpuścić sobie, to jest siła, bo to wymaga opanowania siebie samego, swoich właśnie jakich, wiesz, ludzkich odruchów niezdrowych czasem. Czy pan, zależy, co przez to rozumiesz, nie? Że na przykład nie bronić. No, nie bronić. Jak nie bronić? Całkiem tak nie bronić? A czemu bronić? A Jezus bronił? No bronił. Tak? Kogo bronił? Czekaj, muszę pomyśleć. No czekaj, a na przykład się okazuje... kobiety, którą chcieli ukamieniować, tak? Przyszła do niej, przyszli do niego faryzeusze z jakąś tam prostytutką czy tam cudzołożnicą. No i co? No i chcieli ją ukamieniować i postawił się wszystkim. Tak? I komu przylał? No nie musiał kogo rzucił kamień? Ale my nie o czymś takim mówimy. Mówimy o tym, że ktoś broni się przed agresją. No chodzi o przemoc, tak? Że tam ktoś używa siły. No ale to jest ostateczność, no. No i kiedy to Jezus zrobił? No nie mówię, że on to robił, no. Może kazał to robić. Był sprytniejszy. No, ktoś, kto używa przemocy, to po prostu już przegrał, nie? No... Wiesz, on mówił, że to żeby mieczem nie wojować, bo się ginie od tego miecza. Ale ja mówię nagrywa, o tym, że to wie, że ktoś używa już tej broni, no to już przegrał, nie? No dobra, ale całe podejście Jezusa było w ogóle takie, żeby inaczej myśleć nad tymi rzeczami. W ogóle nie zachowywał się tak, jak normalni ludzie się zachowywali, nie? Jak jego uczniowie ciągle myśleli, żeby tam ojczyznę odzyskać, żeby Rzymian wywalić. On to miał w nosie w ogóle. No. Nic tutaj, nie? Jedyne, o co właśnie się wkurzał, to, że się ludzie w miejscu, gdzie się trzeba modlić, zaczęli se handlować. Tylko o to się wkurzył. I to jedyny przypadek, co się tak wkurzył strasznie.
No ale przypuszczam, że ktoś by komuś robił faktycznie fizycznie krzywdę, to by się tam wstawił, nie? No przecież robili. Przecież to była okupacja. Komuś. Rzymianie, no, ale Żydom, no, nie było opisywał te sytuacje, wiesz, że... Były, opisywał te sytuacje przecież. No i co? I że Jezus tak nie wstawił się tam za kimś. Nie zwrócił uwagi. Wstawiał się? Wiesz, to był problem polityczny i oni wtedy się go strasznie czepiali, że on tak nic przeciwko Rzymianom nie mówi. Dlatego te monety mu tam przynosili i pytałem, czy płacić podatki. No. No. I znowu się wycwanił wtedy. No, wycwanił się, ale no, on się nie chciał tym w ogóle zajmować. Nie? No. No. No był daleki od szukania zwłaszcza. O Piłacie mówił... czekaj, coś było ten Piłat... znajdę taki fragment. Ojejku. Fajnie jest muzyczka. Zacząłem zagadywać, rozumiem, jak ty szukasz. Tak. No dobra. Jest. Ale wiesz co, ja bym tutaj nie robił z Jezusa takiej ciapy. No. Wydaje mi się, że niejednokrotnie, kiedy tam zaszedł za skórę faryzeuszom i potem uciekał gdzieś tyłem, no. A to powodowało takie sytuacje podbramkowe swoim zachowaniem. Może podwodowało, ale nie o tym mówimy. Mówimy o tym, czy odpowiadać siłą na siłę. Nie, ty powiedziałeś, czy bronić kogoś innego. No, siłą, tak. Nie wiem. No, siłą. Ja bym bronił. No, ja bym pewnie też bronił, ale to mi jest wstyd za to, bo to znaczy, że mi daleko jeszcze do Jezusa i to mi powinno być głupio. Powinno nam być głupio, a nie powinniśmy się tym chwalić. Przynajmniej tyle. No i przypomnę, w Ewangelii Łukasza jest taki fragment, jak przyszli do niego niektórzy z wiadomością o Galilejczykach, których krew Piłat pomieszał z ich ofiarami. No to były no takie czasy, no okupacja rzymska, nie? Tak jakby Niemcy w czasie okupacji w Polsce. No i ciekawe, po co do niego przyszli, no czego się spodziewali usłyszeć? No jak myślisz? No że chodźcie, teraz im wpierdzielimy. No, a, no, no właśnie, czegoś w tym sensie, nie? Albo przynajmniej jakiegoś tam potępienia. A on powiedział im tak, że czy myślicie, że Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż wszyscy inni Galilejczycy, że tak ucierpieli? Wcale nie, ale jeżeli się nie opamiętacie, to wszyscy podobnie poginiecie. Jeszcze tak powiedział. W ogóle. Jeszcze przypomniał, że takiego na 18 tam spadła wieża w Syloe, ich zabiła i też wszyscy poginiecie, jak się nie opamiętacie. No to z punktu widzenia Jezusa w takim razie, wiesz, że jak Bóg do tego doprowadził, no to wiesz... No tak, ale dobra, jak ktoś ci leje kogoś, kogo lubisz, to nagle tu Bóg do tego nie doprowadził? Masz protestować? To no nie, no też doprowadził. No właśnie, takie dziwne trochę, nie? Ale może tak. A może, wiesz, nie chciał po prostu się mieszać w ludzką wolę, nie? Pieron wie. W każdym razie, no nie jest to takie oczywiste, że jak najbardziej lać, przylać. Ja tego nie widzę, u Jezus. Ale można zadzwonić i pogadać o tym. A żeś trudny temat wymyślił. Bo to trudny temat, no dużo ludzi... Nie, właśnie mało ludzi chce gadać o tym. Jakoś tak się przyjęło akceptować... No dobra, ale skąd pomysł, że Jezus by nie bronił? Bo rozumiem, że wiesz, nie walczy o swoje, nie? Jak to skąd pomysł? No przecież mówił, żeby nadstawiać te policzki. Żeby nie odpowiadać złym za złe, tylko dobrym za złe. No tak mówił. No dobra, ale choć, wiesz, załóżmy jakąś realną sytuację, nie? Idziesz drogą i ktoś kogoś bije i co, reagujesz? No, pewnie tak, ale właśnie się zastanawiam, czy Jezus by to reagował. No pewnie, moim zdaniem tak, no czemu nie? Ale jak? No co, odwraca się na pięć i ucieka, tak? Nie wiem, co by zrobił, może by się sam dał pobić, albo co? Może by się wstawił, no to nie wiem, ale co ale by nie zrobił? Lał, czy pytanie, czy by ich lał? No nie, no tak nie chodzi o lanie, reagowałby. Czy by ich wystrzelał? Nie wiem, czy im w nogę strzelał, może by tam gazem piknął w oko. Czy by piknął gazem w oko właśnie. I tu jest taki jakiś problem, bo Jezus podchodził do ludzi tak, że... A Jezus grał na kodach, miał supermocy. Nie, on miał podejście do tego, że on umarł i za tego, co bije staruszkę i za tego, co nie bije staruszki. I dlatego miał taki opór, żeby kogoś sikać mu gazem chyba duży. Tak to widzę. Jak sobie wyobraźcie Jezusa? Można zadzwonić. Tylko niech ktoś doda nas na Skype'ie, bo inaczej nie będę mógł dodać do konferencji. No, dobra? Nikt nie zadzwoni na taki temat. Nikt. Nikt. Boją się. To jest kompletnie taki, wiesz, nieżyciowy temat. Jeszcze raz człowiek z Anglii. O, jest. Może teraz działa. Halo? Jest, działa. Cześć. Mówi człowieku z Anglii. Pika. Witam, próbowałem się zadzwonić, ale jakoś był problem, na początku. No już działa. No, siema, cieszę się, że zadzwoniłem się pierwszy raz w życiu. A, jak jest? Fajnie?
Słychać? Boisz się? No, rewelacyjne. No. Stres? Czuję się niesamowicie. Nie ma stresu, jest stres. Ja zawsze mam stres, jak dzwonię. Do swojego własnego radia, jak dzwonię. Ja byłem chory stres. Tydzień czasu i już się stresuję, że teraz nadaję na żywo. Natrafiłem na wasz kanał stosunkowo niedawno i to bardzo mi zaciekawiły odcinki, więc pomyślałem, że któregoś dnia poczekam, będziecie na żywo i zadzwonię i się może podzielę jakimiś spostrzeżeniami. O, jakie masz? Bardzo dobrze. Rzuć jakieś spostrzeżenia. No jakie mam? Jakieś takie chyba, no, chrześcijańskie mi się wydaje. No. Bo chyba program jest właśnie ten temat. No taki jest, no, ale to każdy co innego rozumie trochę. Na pewno rewelacyjny program o Bóg, honor, ojczyzna, bo z tym miałem dylemat. No. Patriotyzm, a chrześcijaństwo. No. Z tego względu, że mieszkam w UK, to był to temat bardzo taki bliski. Polska, wiadomo, i co z nią, i jak do tego się właśnie odnosi Biblia. No, okazało się, że odnosi się stosunkowo bardzo konkretny sposób, żeby zostawić się po prostu na boku, no, i swoje robić. No. Trochę przykre. No, ale... to ja się zgadzam, to jest trochę przykre. Bo człowiekowi, wiesz, zależy na tym, całe życie jakoś tak się wychowywał i tutaj se kocha tą ojczyznę, wszystko już jedno, jak to rozumie, ale przecież Jezus wymaga czegoś innego, żeby mieć nową ojczyznę i już, i zostawić to stare. No, tak było. Tak, po dłuższym czasie wciągnięcia się w czytanie słowa Jezusa, to rzeczywiście to drugie odchodzi tak na bok, bo to jest w sumie tak, staje się mniej istotne, więc tak. No. I program bardzo mi pomógł. Fajne było tło programu, też pocieszające, że można być patriotą i wsypywać śmieci do lasu. Ale ostatnio natrafiłem na stary program, chyba nagrywany krótko po katastrofie smoleńskiej. Wow. I tam też się odnosiłeś do patriotyzmu, prawda? Do tego, jak Bóg traktuje kraj, państwo. Mhm. No i powiem ci, że to było dosyć mocne. No ale prawdziwe. I do tego dochodziłem już wcześniej, ale nie byłem pewien, że tak jest. A rzeczywiście, czyli ktoś ma podobne spostrzeżenia i o tym mówi oficjalnie gdzieś tam w sieci, prawda? No. Ja pamiętam, ile ludzi się wkurzyło na to, co mówiłem wtedy. Strasznie dużo. Chyba najbardziej wkurzający temat był. Sorry. Tak, bo to był temat bardzo taki gorący. Ja wtedy też byłem taki, wow, co się stało? Biedna Polska, zaatakowana w ogóle, co się stało? Jak tak można? Wszyscy źli dookoła, tylko my najlepsi, zawsze pokrzywdzeni. No ale musiało minąć 5 lat, żebym doszedł do tego w sumie, o co w tym wszystkim chodzi. O co prawdę, nie? No pewnie, no człowiek się rozwija, co dojrzewa, poglądy mu się zmieniają. Dobra. A mam pytanie, czy ludzie w Anglii też boją się wojny? O, właśnie. Czy ludzie w Anglii boją się wojny? No w Polsce tutaj, wiesz, są przerażeni, nie? Histeria tak widzę, że się zaczyna. Wszyscy jakoś o tym gadają, jakoś tak nie czuję tego, ale widzę, że w pracy i na jakichś spotkaniach ludzie faktycznie o tym rozmawiają, to jest dla nich ważny temat. Czy w Wielkiej Brytanii też tak jest? Powiem ci, że ja nie rozmawiam chyba zbyt dużo na temat Polski. Znaczy nie na temat Polski, czy boją się konfliktu zbrojnego w Europie, o. Putina. Czy się boją? Ja nie, na pewno się nie boję, tym bardziej, że wiem, kto stoi po mojej stronie, więc niech się dzieje, co chce, zresztą koniec jest przewidziany dosyć drastyczny, więc spodziewam się różnych metod tego drastycznego zakończenia, więc, ale jeżeli chodzi o wojnę, nie myślę nad tym. Niektórzy może trochę się boją, ale jakoś nie widzę. No tak, ale czy to widać? Czy to widać, że ludzie się boją? Czy jest historia? Nie, na pewno, nie, absolutnie. A media o tym mówią jakoś często? Nie, też nie. No to, wiesz, Wielka Brytania jest daleko. Wiadomościa się coś zobaczy i chyba przeważnie każdy przełącza kanał albo mija ten wiadomość i po prostu idzie dalej i zajmuje się swoimi sprawami. Co w Wielkiej Brytanii to się w newsach głównie interesują tym, kto za kogo wyszedł za mąż albo się ożenił i porzucił kogo. Celebryci są 100 razy ważniejsi niż wojna gdzieś tam na wschodzie Europy. No, dla zwykłego możliwe, człowieka. Możliwe, no tak. Poza tym, jeżeli chodzi o Anglików, którzy tutaj mieszkają, no to wiadomo, że oni czują się bezpieczni, no bo nie dość, że królowa nad nimi czuwa, to jeszcze czuwa nad nimi potężna armia angielska, więc na pewno są spokojni.
A Polacy, którzy tutaj mieszkają w Anglii, to mi się wydaje, że raczej czują się Anglikami niż Polakami. To jest taki polski sentyment, gdzieś tam goni się go, szkoda, gdzieś uciekł ta Polska, ale wszyscy żyją Anglią, żyją innym życiem, żyją po prostu taką codziennością i to jest tyle. Ja to tak widzę. No i bardzo dobrze w sumie. Z drugiej strony, wiesz, jak ktoś się interesuje celebrytami, a nie tym, co się dzieje na świecie, to też tak. Co? No ale co to za różnica mu, co tam gdzieś tam się dzieje dla niego? No, chociaż Putin to też taki celebryta, tylko bardziej czerwony. To jest tak, no liczą się funty w jakiś sposób na pewno. Z tymi funtami z miesięcznej wypłaty można coś zrobić, pojechać na wakacje, nie wiem, kupić sobie, nie wiem, wielki telewizor i cieszyć się nim w jakiś tam sposób. I tak mi się wydaje, że wygląda mniej więcej życie w Anglii. No i niech sobie żyją, zamiast się zabijać nawzajem, niech sobie telewizję oglądają. Cieszą się tym, co mają na to ich stać i co mogą z tym zrobić. Tak to chyba wygląda. Dobra, okej. No to dzięki, bo człowiek tutaj dzwoni, drugi. O, jeszcze mi telefon dzwoni. Okay. Super. No to do następnego razu. Dzięki, na razie. Gratuluję odwagi. Dzięki za program. Proszę bardzo. Dobra, to był człowiek z Anglii i słuchacie godzinki. Gadamy przez godzinkę o różnych rzeczach, o jakich ludzie chcą. I właśnie dzwoni człowiek numer dwa, drugi człowiek. Dobra, to był człowiek z Anglii. O, echo ma, słyszę. Musisz słuchać nasz Skype'ie. Halo? Cześć. No. Gadamy se. No. To już ten moment. Słuchajcie? Już jesteś na antenie, no. No. No to... Chciałem powiedzieć, że się zastanawiam, dlaczego Martin tak lewakujesz ostatnio. Co to znaczy w ogóle? No bo... Że jak nikogo nie chce zabić, to lewak od razu? Nie wolno bronić ludzi innych. Ja nie mówię, że nie wolno. Ja mówię, co chrześcijanin ma robić, a nie co zwykły se człowiek robi. Niech robi. No ale niech przecież nagrałeś odcinek o broni i tam mówiłeś wyraźnie, że innych należy bronić, a tylko samego siebie nie należy. No to dobrze, ale ja mówię, że chrześcijanin ma jeszcze wyższe standardy. Bo tak jest rzeczywiście uczciwie, sprawiedliwie. Ja się nie czepiam, nie? Że ktoś się broni. Ja tylko się zastanawiam, czy Jezus by tak robił. Czy by robił, czy nie? No nie mamy żadnego takiego przypadku. No nie było. No bo Jezus był lewakiem, nie? Bo nie chciał nikogo tłuc po ryju. Nie, no żartuję z tym lewakiem. Nie, no, tak ludzie pewnie to widzą, no co zrobić. No ale chyba nie mamy, że tak powiem, prawa wymagać od innych, żeby się zrzekali. Nie mam. I ja nie wymagam wcale, nie. Ja tylko mówię, że jak ktoś się już uważa za chrześcijanina, to się zobowiązał, że będzie naśladować Jezusa. No to niech go naśladuje, nie? No ale właśnie nie ma żadnej sytuacji, więc nie wiadomo, co naśladować. No jak nie wiadomo? No, wiadomo tylko, że samego siebie nie wolno bronić, czy tam nie wolno, no nie powinno się. Nie, no to też jest bzdura jakaś, no gdzie? No jak bzdura? Masz innych nie krzywdzić, a nie po prostu tam tak, no daj się zgwałcić i zabić. To ja przypomnę w list do Rzymian, rozdział 12, werset 17. Nikomu złe za złe nie oddawajcie. No to po prostu jak ktoś się bije, to nie dawaj mu w ryj, tylko przynajmniej uciekaj. No. No to tak, no właśnie, to o tym mówię, żeby złem za złe nie oddawać, mimo że to jest sprawiedliwe. No ale tak to ma wyglądać życie chrześcijańskie, żeby za złe nie oddawać złem, no. No myślałem, że to jest oczywiste dosyć, bo to od zawsze chyba tak było, na tym polegało chrześcijaństwo. No tu się okazuje, że jest wersja jeszcze patriotyczna, która polega na tym, żeby oddawać podwójnym złem za złe, bo to się broni ojczyzny albo tam. Jeszcze jak ktoś jest Murzynem, to potrójnie. A jak Żydem to jest. W ogóle. O. Jakby tak Jezus napadł na Polskę w ogóle, co by to z nim zrobili? No. Ukrzyżowaliby. No, żeby tylko. W Polsce to się raczej na pal nabijało. Straszne, co to by było. No, dobra, no to tak. No, czyli się wyjaśniło, że jednak nie lewakujesz. Ja wiem. Nie wiem, co to w ogóle znaczy. Ja mam takie wyobrażenie, że jak ktoś namawia do agresji, to jest prawica, a jak ktoś... Ale to nie jest namawianie do agresji. A do czego? No, uważasz, że samoobrona to jest agresja? No jest... No, jak spotyka ciebie agresja, a ty odpowiadasz agresją, to dalej jest agresja, nie? Ja wyznaję raczej takie libertariańskie zasady, że odpowiedź na agresję nie jest agresją. A czym jest?
Błogosławieniem? Głaskaniem? No chodzi wiem, o to, żeby agresji nie inicjować. Na agresję można odpowiadać. Widzę, że też czytałeś Kamila Cebulskiego. Ja się z nim kompletnie nie zgadzam. Nie czytałem go, ale... O inicjowaniu. Jest taka koncepcja inicjowania. Dobrze. Jest taka koncepcja, ja powiem ogólnie wszystkim. Pomyślimy sobie razem, jak to złapać. Koncepcja mówi tak, że ten, kto inicjuje agresję, ten nie ma prawa tego robić. Że agresja jest zła, kiedy się inicjuje, a nie kiedy się jej nie inicjuje, ale też występuje. Czyli inaczej mówiąc, ten, kto zaczął, ten jest winny. Gotem, no i jeszcze dodatkowo, sobie... jak ktoś zainicjował agresję, to przeciwko niemu można zareagować agresją. Tak, agresja. Tak, tak mówi koncepcja. Jeśli ktoś ukradnie, to można go wpieprzyć do więzienia. Tak mówi koncepcja. To ja tutaj zwrócę uwagę teraz, jak wygląda w praktyce taka koncepcja. No wygląda tak, jak wygląda na Sycylii. Nazywa się to vendetta, że powiedzmy 40 lat temu ktoś zaczął. Nie? Jedna rodzina zaczęła, ktoś komuś, nie wiem, coś tam zrobił i druga odpowiedziała rodzinie pierwszej, po czym pierwsza odpowiedziała rodzinie drugiej i druga odpowiedziała rodzinie pierwszej. I tak przez 40 lat zginęło, powiedzmy tam, 5 tysięcy ludzi, a 50 tysięcy ludzi straciło tam dobytek i zęby i różne rzeczy i wszystko się okazuje, że wszyscy są niewinni nagle. W ogóle nie ma problemu, bo nikt nie inicjuje agresji. No bo nie inicjuje, bo tylko ten pierwszy dał w zęby, którego już nawet nikt nie wie kto. I tak się kończy właśnie ta koncepcja, że tylko inicjowanie agresji trzeba tępić, a resztę agresji zostawić, bo jest spoko. Martin, to ale jest, to nie jest sam, za bardzo sam fajne. Sam mówiłeś zresztą, więc to podam twój przykład tak naprawdę. No. Nie wiem, czy pamiętasz twój argument. Była taka sytuacja chyba w Chicago czy gdzieś w Stanach, że ktoś wszedł z bronią do szkoły, tak, i tam wszystkich wybił. Zresztą nie trzeba tak daleko szukać, wystarczy spojrzeć na Norwegię, tak? No. I na Breivika. Tak. No i powiedz mi, czy, nie wiem, widzisz coś złego w tym, żeby powstrzymać taką osobę nawet agresją? Pewnie, że widzę złego, tylko że ja nie widzę lepszego wyjścia. Ale to nie znaczy, że to nie jest, że to jest dobre. To jest złe, ale po prostu nie ma nic lepszego niż zastrzelić tego gościa. Ja bym z tego nie robił żadnego, wiesz, jakiegoś takiego... Wiesz, czemu Bóg o tym nie podał przykładu, ani nic o tym nie mówił, tak jakoś konkretnie... Wiesz dlaczego? Bo nie chcesz, żeby tego traktować zero-jedynkowo. To czyli jest sytuacyjne, jak? Nie? Bardziej. Na no dobra, zdrowy tylko, rozsądek. Tylko jeszcze chciałbym powiedzieć, że to, co powiedziałeś, to jest zemsta. To jest co innego niż samoobrona. A czym się różni to? Nie widzisz różnicy? No ja serio? W praktyce nie widzę. Gość nie żyje. Nie wiem, wytłumacz to potem jego mamie, która to przestanie płakać od razu, nie? Już no ale dobra, ja mu się nie poprawię od tego, że zabijesz tego, kto go zabił. No ale chodzi o to, że duża różnica między zemstą jest duża a różnica. Samobroną. Zgadzam no, się z słuchaczem. Ja nie wiem, gdzie jest ta różnica, bo w praktyce jej nie widać. Udajesz, że nie widzisz. Fajnie, że jest. Ja wiem, że ona jest tego, że ona jest mocno teoretyczna. W praktyce to nie, się nie, niczym no nie różni. Masz zagrożenie życia, musisz się bronić, używasz przemocy. A w przypadku zemsty zagrożenia życia, czy tam zdrowia nie ma, nie? Już. No to czemu te wojny jakieś jakoś się tak toczą i nie mogą przestać? Dlaczego w Izraelu... Dobra, to inaczej. Zemstą nietrafiony, obalamy, okej? No nie za bardzo. Czemu? No, przypomnę sytuację w Izraelu. Izrael i Arabowie, tam Palestyńczycy, leją się od dawna. I kto jest winien? Czy w ogóle ktoś jest Abraham. Winien? Abraham, no właśnie, to jest wszystko jego wina, a wszyscy są niewinni. Tylko, że w międzyczasie ileś ludzi ginie i teraz co, będziemy tak wałkować, kto jest winny, a kto nie jest winny i będziemy się kłócić, ale to nie rozwiązuje w ogóle problemu. Chodzi o to, że jak tak stawiamy sprawę, to się rozgrzeszamy z myślenia w ogóle, wszystko mamy ustawione we łbie, a jak krew płynęła, tak dalej płynie. No czekaj, ale to jest to z drugą stronę, ja ci powiem, jeszcze gorsze jest to, jak ktoś ma pustlane w głowie, a krew się leje i tutaj mówimy o braku używania przemocy, tak? Czyli no to widzisz, że ktoś sytuacja. Cierpi no. I w drugą stronę, tak? Nie pomożesz mu, ponieważ ty ustaliłeś durną zasadę, że nie używasz przemocy. No Jezus wymyślił tą durną zasadę, co nie, za głupek. Ja nie widzę, żeby Jezus wobec innych ludzi, tak? Wymyślił zasadę, żebyś komuś nie pomógł, żebyś się za nim stawił, zaryzykował swoje życie. No przecież przed chwilą czytałem werset, że złem za złe nie odpowiadajcie. Ja nie mówię złem za złe, tylko po prostu bronisz kogoś. To nie jest złe. Tak? Mówimy jest o dobre. Zemście. Czyli jak ci chce ktoś ukraść coś, a ty mu złamiesz rękę, to jest dobre złamanie mówię, ręki. Wyrządzasz mu dobro. Nie, może ja ci złamię rękę, tak. Będziesz zadowolony? Bo jak to jest dobro teraz? To jest zło, no przecież nie opowiadajmy głupot. Nawet jeżeli coś robimy sprawiedliwie, to nie znaczy, że nie wyrządzamy komuś krzywdy. No wyrządzamy krzywdę, tylko słusznie. Ale krzywda jest dalej krzywda. No.
A jak się to rozkręci porządnie, to efekty są, wiesz, nakręca cały czas, nieskończoność. Wszyscy się na sobie nawzajem odwety robią, bo po prostu już dobra, nie olewam, kojarzy, kiedy zemstę, jest. Dobra, bo teraz mówisz o zemście znowu, a to jest coś innego. Niesprawiedliwość. Ale ja jako uczeń Jezusa powiem tak. To nie jest zemsta, jaka zemsta? Wręcz czułbym się zobowiązany wstawić się za kimś i go bronić. Ale to jest z twojej perspektywy. Dzieje mu się krzywda. Rany, ale to jest z twojej perspektywy. Z jego perspektywy ty go atakujesz. Ale to jesteśmy tu po to, żeby rozmawiać, nie? Z twojej perspektywy ty go bronisz, ale z perspektywy kogoś innego ty go możesz atakować. To nie jest takie jednoznaczne zawsze. Rzadko kiedy są jednoznaczne sytuacje, że ten... Jeżeli załóżmy, ktoś przychodzi do ciebie, żeby cię okraść, ale po prostu jest głodny albo mu, nie wiem, kradnie, bo ma chorą siostrę na raka, a ty dasz mu w pysk, to on powie, że postąpiłeś niesprawiedliwie i będzie teraz on żądał sprawiedliwości. Że złamałeś mu rękę, ale nic takiego, to było za dużo. To jest nieadekwatne, wiesz, do sytuacji. Nie? Ale się ciągle tak dzieje, no jak nieadekwatne? Ciągle są sytuacje, które są niejednoznaczne, no. I wtedy teraz dwie strony uważają, że powinny postąpić sprawiedliwie, bez żadnej zemsty, po prostu chcą sprawiedliwości. No, przecież w Polsce ciągle jest ten problem rozliczeń. Dokładnie ten sam problem. Dalej mówisz o zemście. Nie zemstę, rozliczeń. No, właśnie, wszystkich no to dobra, to jako chrześcijanin rezygnujesz z rozliczeń, tak? Ponieważ to możesz porównać sobie do sytuacji, że skoro Bóg ci tyle popatrzył, to wobec ciebie jest tak naprawdę, wiesz, ułaskawił cię, nie? To dlaczego ty masz kogoś innego pociągać do tej odpowiedzialności? Bo to i tu się zgadzam, nie? Więc prawo do zemsty tracisz jako chrześcijanin. To nie jest zemsta, to jest sprawiedliwość. No to sprawiedliwość też tracisz, no. Nie możesz żądać sprawiedliwości wobec siebie, ale masz bronić innych jako chrześcijanin. Nie wiem, skąd nie ma, to nie wynika? Ma gdzie to jest napisane? W piasek. Wyjaśnij mi to na podstawie Biblii. Kurde, ale nie czujesz tego tak jakoś? Czuję, ale ja chcę się trzymać Biblii, a nie tego, co czuję. Jak się będę robił to, co czuję, to nazwę to martinizm dobra. I będzie... Okay, to ja pomyślę. Będę myślał. Bo ja też tak mi się zdawało, ale doszedłem do wniosku sobie... Nie zgłupiałeś na starość. Nie, zdaje mi się, nie, że nie ma tego w Biblii, że ja to tylko na wyczucie mówię, bo nie potrafię tego pokazać w Biblii, że Bóg każe, że pozwala stosować sprawiedliwość i odpowiadać siłą na siłę, kiedy bronię innych. Nie wiem dlaczego. No jak był ten fragment, o którym mówiłem w odcinku, że jak Piotr bronił Jezusa, to go Jezus karcił, a nie mówił, że dobrze robi, że bronisz innych. Nabronił go przecież. A tu go... No, ale on się zrzekł tego prawa, nie? Powiedział, no nie broń mnie. Musi mnie spotkać, to ty mam mnie spotkać. No i co, to nie było czasu się zastanawiać i pytać. Się, no, ale gadał z nim dużo tam, wcześniej, wiele razy. No to ja wiem, że to są naturalne rzeczy, ja nie robię z tego dogmatu, ale mi chodzi bardziej o model zachowania, co powinno być normą. Też go jakoś mega tam nie potępi, tylko mu powiedział, stary, schowaj miecz, bo kto wyjmie mieczem, ten od miecza ginie, nie? No, to raczej go też nie pochwalił, nie? Powiedział, no, że źle zrobił. Ale nie było zrobił, tam, wiesz, coś takiego, że tam, o, co ty zrobiłeś, zły Piotrze. No, nie mówił. Nie widziałem czegoś tam takiego. Nie było tam jakiejś takiej, wiesz, no, o pieprzu. A co było? No, pochwała? Wytłumaczenie bardziej. Stary, schowaj miecz, bo wiesz... Nie rób tak, nie? Bo zaraz tutaj oni wyciągną też i zginiesz. No właśnie. Znaczy, jak powiedział nie rób tak, to co to jest? Jak się to nazywa? Ktoś mówi do kogoś no, nie rób ale argumentacją tak. Nie było to, że wiesz, obrona była zła, nie? Tylko to, że to zaraz się skończy jatką. No jaka by nie była argumentacja, to było nie rób tak. Polecenia no. Są ważne. Ważniejsze jest, co nam poleca ten Jezus, a nie jak argumentuje. Więc mówi nie rób tak, no to nie rób tak. To ja nie chcę też tak robić, bo widać, to nie jest to, co ja on lubi. Ja będę myślał, bo wiesz co, no okej, no zostawmy się. Zrewidujmy, wyrwijmy chwasta. Zobaczymy, może za parę lat znowu będę argumentował w drugą stronę. Albo ktoś zadzwoni i wrzuci dobra. Nam coś. Dzięki słuchacz, bo dzwoni dużo ludzi. Halo? No? A może coś no powiem. Nic, ja chciałem już tylko na zakończenie tak. Powiedzieć, że ja na twoim miejscu, Martin, bym został przy tym poprzednim odcinku o broni palnej. Bo to moim zdaniem było takie optymalne i to było czysty rozsądek, a podoba nam było ostatnio to takie już naciągane trochę. No, myślę, że ten rozsądek jest naciągany, ale pewnie, że to było rozsądne, tylko mi się zdaje, że Jezus mówił coś nierozsądnego i teraz mamy do wyboru albo się kierować rozsądkiem, albo słuchać Jezusa. Czasem no tak dobra. Bywa. No. Fajnie się siedziało przez 13 minut. Dzięki. I powiedziało się przez pół minuty coś. Na razie. Na razie. To chyba był opieprz teraz. To był mały, taka mała złośliwość jego. Dobra, odbieram ludzi i gadamy. Gadamy! Gra dzwoni Krzyszman teraz po kolei. Cześć, witam. Cześć. To tak. A co ty powiesz? Bo ja generalnie to jestem tym, libertarianinem i don't tread on me, a przynajmniej don't tread on my home and family.
Więc ten, więc no Jezus mówi oczywiście, że ten, że jeżeli tam ktoś do ciebie przyjdzie, to nastaw jeden policzek, drugi pośladek, nastaw po prostu. A potem kopnij w dupę, jak zaczecie. Nie, ale zauważmy też, że to jest tak, jak kiedyś to powiedziałeś, nie wiem, czy jeszcze się tego trzymasz, pewnie tak, może nie. Nie wiem. Zgadzam się z tym w każdym razie, że to jest prawo, to jest lepsza droga, którą pokazuje Jezus, nie? No. I oczywiście, tylko że zauważmy też, że kiedy przychodzi jakiś bandyta i on kogoś chce zaatakować, no my możemy oczywiście z tego prawa zrezygnować, ale załóżmy, że większość ludzi jednak tymi chrześcijanami nie jest i nie chcą rezygnować z tego podstawowego prawa. Bóg mówi wtedy, że kto potrafi dobrze czynić, a nie czyni dobrze, to źle czyni w tym momencie, no, nie? No ale to właśnie oczekujesz ode mnie, że będę źle czynił, bo złamię komuś rękę albo siknę mu gazem. To nie powiedzieć, że to Martin, dobre. Ty się zrobiłeś pacyfistą chyba. Bo Jezus był, się okazuje. Jezus był pacyfistą. No tak, dokładnie. To chyba pacyfistą. Nie mój. No tak mi się zdaje właśnie, ale a mój to jak, jest ten z Biblii. Jak napierdzielał z tego bicza w tym wtedy w tych Żydów, bo gdzie jest napisane, że... gdzie jest napisane, że napierdzielał Żydów? Gdzie jest napisane, że kogokolwiek uderzył tym biczem? Nie, ukręcił bicz, żeby ich straszyć tylko. No pewnie tak, a może nie wiesz tego też. No, nigdzie nie jest napisane, że kogokolwiek bił tym biczem. Na pewno stoły wywracał. No to dobra, to nigdzie nie jest powiedziane, że Jezus to strał. Ja jednak zakładam, że załatwiał się. No czekaj, ale na podstawie tego, czy się załatwiał, czy nie, to nie robisz sobie teraz stylu życia. No nie, ale a na podstawie tego, co nie jest napisane. Ten, jak wziął ten bicz, to znaczy, dobra, no może co? Nie jest oczywiste, ale to, że z dużym udusił, prawdopodobieństwem no możemy założyć, że tak było. Nie, z takim samym prawdopodobieństwem. Ale czy Jezus pistolet szantażował kogoś bronią? O. Na przykład ktoś kogoś atakuje, Jezus wyciąga 9 mm i mówi, zostaw go. Jest do mnie pytanie? Nie wiem, no. Rzuciłem w eter. No nie. Dlaczego? Ale poczekaj, ty się pytasz, czy... Aha, ty się pytałeś, czy by tak zrobił, tak? No, na przykład ktoś kogoś atakuje, robi mu krzywdę, Jezus wyciąga 9 mm i mówi, puść go. Albo tam nie rób. Przypuszczam, żeby tak zrobił, tak. Martin? Ludzie, nie wiem, bo to jest inną Biblię czytamy po prostu. Ale czekaj, no ale co o tym myślisz? Bzdura jest. Aha, czyli Jezus ale jak straszył biczem, to już ten. To nigdzie już nie jest napisane, że straszył biczem. Co, ludzie, co wy czytacie z tej Biblii? Ale czekaj, ukręcił bicz. Wywracał stoły. Tak jest napisane. To a co robił. Mówił bicz? No nie wiem, no walił tym biczem po stołach widocznie. A wiesz, albo jak się majestetycznie wygląda, jak się ma taki nie bicz? Mam bladego pojęcia. W ogóle nie wiemy, o jakim biczu mówimy. Ukręcał ktoś z nas kiedyś bicz? Ja nie wiem w ogóle, jak to wyglądało i z czego no, sobie ukręcał ten bicz. Nie ukręcałem z ręcznika. No. No to może z ręcznika, no. Trudno ale to bez spodni. Trudno się spodziewać, że ukręcony z ręcznika coś tam jako broń traktować. Ludzie, dobra, ale coście się uwzięli na jeden fragment, a ignorujecie całe życie Jezusa. No chcieliśmy, wiesz, jakoś tutaj wyciągnąć jakiś argument przeciwko twojemu. Dobra, jest 20 przypadków, kiedy Jezus powstrzymywał ludzi przed przemocą, kiedy chcieli jej użyć. Ale ja jak razie podałeś jeden. No to drugi argument był, kiedy chodzili do na przykład miasta uczniowie i tam ich potraktowali źle, a uczniowie powiedzieli, że czy tam się nie teraz... No, oni chcieli zrzucić atomówkę na miasto. Pomodlimy się, żeby Bóg tam... I co im powiedział? No, ale to, co to, im to, powiedział? To, no? Oni chcieli zrzucić atomówkę. No, no nie mieli atomówki, chcieli, ale chcieli się modlić się, chcieli, żeby Bóg ich ukarał sprawiedliwie, o sprawiedliwość wołali i krzywdę dla ludzi. Spuścić, co powiedział? Wiesz, jezioro Siarki, ale poczekaj, bo to pokazuje sposób myślenia Jezusa, ten cały przypadek. On mówi, widać jak on myśli jak pacyfista po prostu, kompletny, totalny. Stary, to jest inny w ogóle temat. Dawaj to jest ten sam temat. 20... No, czekaj, dlaczego jest ten sam temat, bo się nie zgadza z twoją teorią teraz? To jest nie, inny bo tam temat. Jest sytuacja, wiesz, że ktoś mówi, że wiesz, chce zgładzić całe miasto, ponieważ odrzucili Jezusa. No. No? No. I co? Jezus na to. Jezus mówi, że nie. Ale co? Nie powiedział, że nie, powiedział więcej. Ale tam nie ma zagrożenia. Widzisz ty w ogóle różnicę między zemstą, tak? Jakąś chorą satysfakcją, czy nazywajmy to nawet sprawiedliwością, a obroną życia czyjegoś? Czy nie widzisz? Obroną życia nie za bardzo, wiesz, bo ja już znam historię. Wszyscy, którzy krzywdzili innych, argumentowali, że kogoś bronią. Ruscy argumentowali na Krymie, że bronią ludzi. Na wschodzie Ukrainy dokładnie jest ten sam argument, że się broni ludzi. Zawsze się tak mówi. Nie wierzę po prostu w takie gadanie.
To się zawsze tak samo kończy. No. Nie, no fajnie, ja wiem, że fajnie się teraz nam teoretyzuje. Nie, ale mnie się wydaje, że wiesz, po prostu za dużo siedzisz w domu przed komputerem i w ogóle nie masz styczności z prawdziwym brudnym światem, wiesz? Co w tym brudnym świecie mam co robić? Bo bym lał po mordzie wszystko? W brudnym świecie, wiesz, ja na przykład mieszkam w centrum Katowic, no. Mieszkam koło jednego z większych klubów w Katowicach i niejednokrotnie widzę, wiesz, jak ludzie postępują i niejednokrotnie no nie wiem, na przykład masz policję, tak, która broni tych ludzi, których się atakuje i co, zlikwidowałbyś policję, tak, na przykład, bo Jezus by tego nie chciał. Nie wiem, o co ci w ogóle chodzi. Nie kumam twojego teraz toku rozumowania. Ja jestem uczniem Jezusa, a nie klubu w Katowicach. Ty mylisz, no to ja... mylisz teraz w ogóle sprawiedliwość, mylisz zemstę i mylisz obronę konieczną. I mieszasz to wszystko i mówisz na podstawie na przykład zemsty, że obrona konieczna nie ma sensu. Bzdura kompletna to jest. Mówię, nie mówię, że nigdy, że nie mówiłem, że nie ma sensu. Mówię, ja cały czas się zastanawiamy, jak się ma zachowywać uczeń Jezusa, się, a nie co ma sens. Bo ty stwierdzasz, nie? Jak się ma zachowywać uczeń Jezusa? Ja się zastanawiam, ale ty już wiesz. No to ja już wiem, widzisz? Aha, no tak mówisz, nie? No jak że... wiesz lepiej, jak mówię, to po co rozmawiam? No mówisz tak, że już tak jest na pewno, nie? No to jak skoro tak mówię, to ustalmy, że już tak mówię i nie rozmawiajmy dalej. Krzyszman, co jeszcze? Bo dzwonią ludzie. No generalnie to, co wypadało powiedzieć, to zostało powiedziane. Ja myślę, że ty się posługujesz wysoko rozwiniętymi argumentum ad anus po prostu, czyli argumentami z dupy. No nieważne, ale ja powiem taką historię może na zakończenie. No. Albo nie, bo ona jest nietrafna. No to nie powiem, to zakończę po prostu. Mhm. Dobra, to nic, to dzięki, to cześć. A gdzie ta historia? Nie będzie. Nie, bo ona jest nietrafna po prostu. Wiesz, wyjechał ci tutaj za anusem i żeby nie tracić swojego argumentu. To dziękuję bardzo. Teraz można mówić historii. Nie, po prostu bym mówił przez 5 minut i to by nic nie wniosło, więc nie ma sensu. Dobra, to na razie. To cześć. Krzyszman, który nie chciał nic wnieść do nas, ale dzwoni kupa ludzi. Ja przypomnę jeszcze fragmenty. Jeśli łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go. Jeśli pragnie, napój go. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwycięża i to jest wszystko z Biblii, dotyczy chrześcijan. Trzeba to też o tym pamiętać, jak się chce bronić koniecznie za pomocą siły przy okazji. O, dzwoni ryba! O! Ryba. Jestem. Cześć ryba! Co cześć. Ty sądzisz? W końcu się dozwoniłem. Witam. Dzisiaj są gorące dyskusje, takie lubimy. Bardzo gorące. Tak. No właśnie... się we mnie wzburzyło, bo akurat ostatni odcinek o tym robiłem i trochę jestem w temacie. No. Jak to powinniśmy reagować właśnie? I taki tekst fajny jest chyba z listu do Rzymian, że władza nie na darmo miecz dzierży. No. I według mnie właśnie powinniśmy głównie zwracać się, jeżeli są już takie sprawy, takie, że trzeba kogoś bronić i tak dalej, jednak ta władza została posłana od Boga. Ale teraz chcesz się zwracać do władzy w takich sprawach? Tak. Ciekawy argument, w sumie nie pomyślałem o tym. Zobacz sobie, że apostołowie tak samo. Gdy zostali uwięzieni, na przykład apostoł Paweł, to co zrobił? Odwołał się do cesarza, że został niewłaściwie potraktowany. Też prawda. Chociaż no nie wiadomo, czy to jest coś, co powinniśmy naśladować. Biblia nie mówi, że to słuszne było, ale był. Tak zrobił i no, zrobił. Był precedens. No był. Jakoś go tam Bóg nie potępił, ale i też chwalić też nie chwalił. Nie wiadomo. Ale to no może coś w tym być, no. I tak też myślę, że jak już jest konflikt między chrześcijanami, to myślę, że tutaj z kolei nie powinniśmy wrzucać jakiegoś sądu świeckiego do tego. Bo jako że jesteśmy chrześcijanami i wyznajemy te same wartości, myślę, że przede wszystkim miłość powinna między nami być i jakoś powinniśmy między sobą to rozstrzygnąć. No. To była oczywista oczywistość. Mi się podoba. Tak. I bardzo dobrze mi się podoba. Zdaje się, że coraz mniej rzeczy jest oczywiste w chrześcijaństwie. Zresztą takie bojowe się robi ostatnio. A co sądzisz o tym odpowiadaniem siłą na siłę? W ramach obrony, oczywiście. To jest słuszne. Wcale nie mówię, że jest niesłuszne. Jest słuszne, ale czy chrześcijanin powinien się tak robić, czy dać się pobić?
No właśnie, pytanie o to, o co chodziło Jezusowi z tym oko za oko. No. I nadstawienie drugiego policzka. I myślę, że tutaj chodzi o to, żeby pokazać drugą stronę, żeby nie zareagować tak, jak każdy by zareagował, po prostu oddać oddać drugiej osobie, a w jakiś inny sposób do tej osoby przemówić. I tak jak Jezus powiedział temu słudze świątynnemu, dlaczego mnie bijesz? No, przypomnijmy, że była dokładnie sytuacja taka, że dano w pysk Jezusowi, w święty pysk, czy jak to tam katolik by powiedział, nie wiem. W każdym razie dostał i nie oddał, nie oddał i się pyta, dlaczego mnie bijesz? No, ale to jest takie, miał to pacyfistyczne podejście. W ogóle nie groził, nie krzyczał, że o sprawiedliwość pytał, żądał wyjaśnienia, ale na tym się kończyło. Takie podejście Jezusa. No ale jakby ktoś dał, powiedzmy, w gębę jego uczniowi, to co, rzuciłby się na niego z pięściami, myślisz? Żeby bronić ucznia? Nie wiem, co Jezus mógłby zrobić. Myślę, że Jezus jednak ochładzał te gorące temperamenty i jakby poszło do bitki, to myślę, że to nie jest droga Jezusa. On jednak uspokajał ludzi i próbował odesłać ich do tej miłości, niż napędzał tą falę przemocy. No... Czyli no, nie chciał tej fali przemocy. No mi się, ja też tak widzę, to w ogóle jakieś wyraźne było. Zawsze Jezus tak robił, że żadnej przemocy nie stosował w ogóle. Kiedyś będzie, jako sędzia. No ale to będzie jako sędzia. No dobra, okej. Okay. No to no dobra, dzięki. Ale no, wiesz co, tak słucham i dalej nie padł argument przeciwko temu, żeby bronić innych, nie? Ani jeden, serio. Więc ja czekam, aż on padnie w końcu, bo jak na razie cały czas jest tylko mowa, żeby wobec siebie, wiesz, Jezus był bardzo mądry i to, że umiał, że tak powiem, zarządzać tłumem, to wiadomo, nie? Bo świetnie mu to wychodziło i umiał zapobiegać takim sytuacjom. Po prostu u niego takich sytuacji nie było, więc nie możemy zobaczyć, co by było, gdyby do takiej sytuacji doszło, nie? Ale nie widzę też, żeby, wiesz, Jezus rezygnował z tego, żeby innym nie pomagać, nie? Bo to jest pomoc po prostu. Ktoś komuś robi krzywdę i ty mu pomagasz. Ale on krzywdę komuś innym. Używać siły wobec tej drugiej osoby niekoniecznie trzeba, ale nie? Ale Hubert, ustalmy, że nikt naprawdę nie ma problemu z tym, żeby pomagać innym. Aha, no to okej. Okay. Problem mamy z tym, żeby pomagać innym, robiąc kuku komuś przy okazji. Z tym mamy problem, z tą drugą częścią, że robisz komuś krzywdę. Złamiesz znaczy mu rękę, żeby... Nie wiem, co znaczy kuku, nie? Zastrzelisz gościa, który strzela do ludzi. No ale na przykład poszczędzić go mogę, nie? No tata jest krzywda, więc... No wydaje mi się, że wiesz, nie mamy lepszego pomysłu. Ja też nie mam lepszego pomysłu i pewnie ale, tak kurczę, zrobię. Wiesz co, bo tak słucham ludzi, którzy... A jesteście praktykami w tym temacie, się spytam? Nie, mieliście taką sytuację? Ja powiem ci, już mi się zdarzyło kilka razy tak nawet na ulicy zareagować. Nawet... Ale czekaj, ale czy miałeś taką sytuację, że ktoś cię bił i na przykład nie wiem, zrezygnowałeś z obrony siebie na początku, o. Czy mieliście taką sytuację wobec siebie, że zrezygnowałeś? Myślę, że z tego co pamiętam, to w gimnazjum tam było raz jedna taka A ty sprzeczka. Byłeś chrześcijaninem wtedy? Nie, ale tak z rodziny chrześcijańskiej i to jednak przeszło. Ale co mogę powiedzieć, to, że na przykład czasami wracam sobie w nocy po ciemku po moim mieście kochanym Szczecinie. I raz miałem taką sytuację, że była jakaś bójka przy barze i no coś tam poszło niebezpiecznie, bo tam butelki poszły w ruch i tak dalej i sprawca zaczął uciekać i na jego nieszczęście zaczął uciekać w moją stronę, więc no jako, że judo też ćwiczę, tak chrześcijanin judo, to jakoś tam go powaliłem i policja go zabrała. Jakoś tam go powaliłem. No. I co, jesteś z tym go zadowolony, czy średnio? Czy masz wyrzut sumienia, czy nie? Myślę, że to było właściwe, bo ten sprawca mógłby uciec i mógłby nie ponieść konsekwencji tego, co zrobił. A to jest bardzo niewychowawcze.
A ty no jesteś dobra, przemkiem. Ale... No dobra, ale to tak od razu się nasuwa pytanie, ale kim ty jesteś, żeby wychowywać i decydować, kto ma jakie konsekwencje ponosić? Nie, 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 ja tylko go przytrzymałem, obezwładniłem i poczekałem na przyjazd policji. Czyli tylko go oddałeś w ręce policji. Tak, no. Tak, ja mu żadnej krzywdy nie zrobiłem większej, oprócz tego, że go zatrzymałem. Wsadziłeś do pierdla, no tak. Bo to, no ale jakbyś go wypuścił, to by go nie złapali, więc jednak odpowiedzialność jest na tobie, że zdecydowałeś. A ty, Marcin, powiedz mi, czy jesteś praktykiem? No. Ale ja nie jestem zadowolony z tego chyba, jak się tak zastanawiam. Ale kiedyś czy byłem co, zadowolony. Że odpuściłeś, czy dałeś w ryj? Odpuszczałem, ale potem dawałem w ryj. Co? Nie dawałem w ryj, ale wierzę, ja nie wierzę w dawanie w ryj. Ja wierzę w pistolet, więc tam latałem za kimś albo mierzyłem do kogoś też. Ale nie jakoś... Jako chrześcijanin? Nie, też, tak. Ale właśnie no, ja nie jestem z tego zadowolony teraz. Kiedyś by uważałem, że dobrze robiłem, bo sprawiedliwie, bo jak najbardziej minimalne szkody były i w ogóle. Ale jak się tak zastanawiam nad sobą, to nie było to, co Jezus by zrobił. No muszę tak przyznać, bo On by odpuścił, a ja nie chciałem odpuszczać. Mam w sobie takie poczucie sprawiedliwości mocne i nie za bardzo umiem się tego jeszcze pozbyć, powiem ci. No, no to ja mam największe doświadczenie z was, mogę stwierdzić. Stwierdzam, że gadacie głupoty. No. No, to rozwinie, rozwinie. Mam rozwinąć, tak? Wiesz co, miałem taką sytuację, że kiedyś napadło na mojego kolegę 10 osób, wracaliśmy do domu i stwierdziłem, no, że tak trochę głupio będzie, jeśli ja sobie pójdę, a jego tam kopią. I zainterweniowałem, a że kiedyś już tak jak Martin stwierdziłem, że przewaga dzięki technice, tak? Mhm. Że po co ja mam się bić i na przykład, nie wiem, mieć jakiś wstrząs mózgu, że lepiej mieć technikę przy sobie, nie? A że w Polsce ciężko jest o jakieś pozwolenie na broń, to nosiłem przy sobie taki nóż składany, bojowy. Nieduży, 15 centymetrów, nie? Ale taki, już tak, że groźnie wygląda. I to był głównie straszak, nie? Wiecie, wyciągasz, pokazujesz, ktoś mówi, aha, dobra, on jest niebezpieczny, to ja sobie idę, nie? No tylko, że tam stwierdzili, że jednak nie idą. No. I to tak się skończyło i miałem taką sytuację, że albo bym tych ludzi zaczął dźgać, albo rezygnuję z obrony siebie i daję się, nie wiem, nawet zabić, nie? No i zrezygnowałem, kurczę, i stwierdziłem, że nie będę nikogo zabijał, dźgał. No. No i wtedy krzyknąłem do Boga, żeby mi uratował i wszystkie 10 osób uciekło, nie wiem, co oni zobaczyli. No, czyli dobrze, fajnie, no to no zrobiłeś to, nie? Co ja krzyczę, no żeby robić, z tego, no to nie? Dobrze, fajnie. Ale uważam dalej, jeśli mógłbym powtórzyć tę sytuację, to nic bym nie zmienił, ponieważ, no może poza tym, że jednego gościa potem obezwładniłem też i doprowadziłem go na policję, ale za to potem odpuściłem mu w sądzie, nie? To po co marnowałeś czas sądu? No, właściwie. Strasznie mi przykro z tego powodu. Tu moje serce się kaja tutaj, że zmarnowałem ich czas. No, w każdym bądź razie nic bym nie zmienił. Dalej bym się wstawił za tego kolegę i dalej, jeśli miałbym przy sobie broń, to wyciągnąłbym ją i dalej kazałbym im przestać. Uważam, że Jezus też by tak zrobił, że nie pozwoliłby jakimś ludziom rozwalić mu czaszki, nie? Na ulicy. Nie wiem, nie dlatego jest, uważam, że gadacie bzdury, nie? Ale z tym nie... My nie mówimy o tym, przynajmniej ja nie mówię o tym. Ja pytam, czy użyłbyś siły, no. Czy wobec, byś go skrzywdził? No nie krzywdził. Gdyby mnie atakowali, to czy bym użył sił? Nie. No jego mam atakowali. Mam nadzieję. A gdyby na przykład mi przestawali go kopać, czy bym użył siły? Tak. No więc tutaj nie widzę Jezusa za bardzo na tym, żeby to zrobić. Nie mówię, żebym ich zabił, czy tam, nie wiem, czy trwale ich uszkodził, ale na pewno nie pozwoliłbym im go kopać, nie? Przecież no to jest... tutaj się zgadzamy wszyscy chyba. No, nie, no właśnie Marcin się nie zgadza i o tym mówię. Mam wątpliwości. Ale wiesz co, można zareagować w różne sposoby. Jak gdyby była taka sytuacja, no przede wszystkim bym jednak westchnął do Boga, poprosił go o jakieś wsparcie. I bym poczekał, co się dzieje. I co możemy zrobić na pewno, to na przykład zadzwonić po policję. To może zrobić każdy. Nie, dobra, nie. Realistycznie już, bo bez... No, realistycznie. No,
No, przyjedzie, jak już wszystko będzie posprzątane. Ja wiem, ale przyjedzie, nie? Będą przynajmniej wiedzieli. I co? I będziesz no, co, musiał w godzinę tylko po papiery po pisać. No oni tylko przyjeżdżą papiery spisać i nic więcej. Bez sensu trochę. Wiecie co, różnie to się zdarza. I na przykład przy tej sytuacji, jaką ja miałem, to policja błyskawicznie była. Błyskawicznie. 40 minut? Ile? Absolutnie. To nie wiem, czy minuta to była. To była chwila. Ale jaja. No to się zdarzają rzeczy. Chrześcijanin to różne cuda. Czy zrobili coś pożytecznego? To dobrze. No ja czekałem 40 minut wtedy, jak... U mnie, jak była policja na interwencji, to jeszcze zgubiła marihuanę u mnie w mieszkaniu. Dziękuję bardzo. Dobra, nieważne, myślę z policją. No. No dobra, w każdym razie ja mam wątpliwości teraz. Się wobec czego? Wobec używania siły. No ja też mam. Ja nie mówię, że jestem przekonany, ale nie powiem tak radykalnie jak ty, bo tu mówisz radykalnie, nie? Jak że radykalnie? Jezus by tak nie zrobił. A ja kurczę tego nie wiem. No na zdrowy rozsądek ja nie wyważam sobie Jezusa, który pozwala rozwalić komuś czaszkę, nie? To znaczy pozwala. No to, że może zareagować, a tego nie robi. Że przypomnę, że dokładnie to samo robi Bóg codziennie. Że wiesz, dzieci umierają i tak dalej. To jest dokładnie ten sam argument. A ty mówisz dobra, teraz, że... Znowu takie spłycenie. Nie spłycenie. Właśnie okay. Sobie podstawiłeś sobie sam nogę i właśnie leżysz w tej kałuży, bo ludzie mówią tak, że co to jest za Bóg, który pozwala, żeby ludzie się krzywdzili? A ty teraz mówisz, Jezus właśnie by bo był takim Bogiem, który wolę, nie pozwala. Wtedy, kiedy Jezus to był człowiekiem, to się miał zachować jak człowiek. A i przestał być Bogiem na chwilę, tak? Ale słuchajcie, no, tak, robił kupę i był w sytuacjach takich, gdzie nie korzystał ze swoich boskich mocy, nie? Czy miał pokazać, jak się zachowywać, ale no, zrezygnował z zachowywania się jak Bóg? Ja nie wiem, skąd ta w ogóle dyskusja, bo w Biblii jest praktyczne. Przykład. Chcieli Marię, tej nierządnicy, rozwalić kamieniami czaszkę. Tak. Co, nie chcieli? Ale nie użył przemocy. Nie użył siły przecież. Nie użył przemocy, właśnie nie użył. Użył innego sposobu, bo Jezus miał w sobie moc i inni to dostrzegali. I miał to błogosławieństwo Boże i miał bardzo dobry kontakt z Bogiem, dzięki czemu był pod jego protekcją. Dobra, no fajnie, wiem, ale nie o tym mówimy. Pytanie jest, czy używać siły, o to mówię. No nie, starać się chyba nie. A może chrześcijanin nie ma takich sytuacji? No, nie wiem, zobaczymy, nie? No nie wiem, na przykład słyszałem taką historię, tam chyba Mirka Kulca, nie? Którego tutaj kiedyś polecaliśmy, jak szedł przez miasto i zaatakował go tam dwóch oprychów, no i kurczę, i on zaczął im tam Bogiem ich straszyć i oni zwątpili, nie? No to właśnie, to co innego, nie? No tak, no, więc mówię, może chrześcijan nie ma takiej sytuacji, no ale kurczę, no jednak wiesz, no, Nie wiem, czy powiedziałbym, że Bóg jest, bo ty mówisz tak, Bóg jest przeciwko temu, żeby bronić innych, nawet używając siły. Jezus konkretnie. No, czy tam Jezus, nie? Czy Jezus Bóg? Się zrzeka używania przemocy. Na to wychodzi mi coś, jakby w Biblii. A ja tego nie jestem pewien. Bo ten sam Jezus miał jaja i to wielkie i... Nie wiem, czy by tak powiedział. No ja, ale mówimy o człowieku, który dał się zabić na krzyżu, on, chociaż nie musiał. Nie kogoś. Co nie kogoś? Obok niego też wisieli, nie? I co, jakoś ich nie zrzucił z krzyża. Winni, no. Nie zrzucił ich z krzyża, nie uwolnił ich. Mówił, że może. Sam powiedział, że mógłby mu Bóg wystawić armię, tam legion aniołów, że coś tam mówił. No ale życie ludzkie dla Boga nie ma aż takiej wartości te tutaj. No to może dla nas też nie powinno mieć, tak? Że nie powinniśmy zabijać kogoś. No dobra, ale czekaj, jeśli na przykład to ja nie wiem, zabijają kogoś, kto nie jest nawrócony, to on ginie na zawsze. To ma wartość. Jeśli giniesz ty, który jesteś nawrócony, który już znasz Boga, nie? I wiesz, dokąd idziesz, to twoje życie ma gównianą wartość. Twoje życie i moje nie ma wartości dla Boga. To jest kompletnie dziwaczne już to rozmowa. No, dlaczego dziwaczne? Patrz, jeśli umrzesz, to wiesz, dokąd idziesz, tak? Będziesz żył i tak jeśli cię teraz zabiją. Tylko zabiją ciało, nie zabiją ciebie. Ty, Martin, będziesz żył wiecznie. A teraz jeśli zabiją na przykład kogoś, kto nie zna Boga, to on umiera na wieczność. Rany, ale to taka analiza jest okant dupy potłuc. To jest rzeczywistość. Nie, no, jest... Nie, no, możesz analizować teraz dalej i powiedzieć tak, jak uratuje się moje życie, to ja potem wpłynę na 100 osób, które będą mieć życie wieczne dzięki temu, że ja prowadzę odwyk na przykład. A jak zabijesz jednego gościa, co jest nienawrócony, zamiast mnie, no to wtedy będą mniejsze straty. Więc jednak trzeba mojego życia bronić, no. Bo jednak jest warte 100 razy więcej. No i tak sobie można rozumować...
Martin zawsze wybrnie. Nie, no ale mówię, to rozumowanie jest bez sensu się, bo... No tak, i trochę... Nie wiemy po prostu. Jest, ale jest w tym trochę prawdy biblijnej, tak? Jest ta przypowieść o zagubionej drachmie, o zagubionej owcy. Synu marnotrawny. Też. No, no coś w tym może być. W czym? No, że jednak Bóg się bardziej cieszy z jednego nawróconego. A to pewnie, niż, pewnie. Że... Dobra, ale zjechaliśmy z tematu, a jeszcze dzwonią osoby, a już jest koniec audycji. Okay, dzięki, Martin, tylko... do dzięki. Usłyszenia. Na razie, na cześć. Razie. To był Człowiek Ryba, możecie znaleźć jego audycję na YouTube. Oścista. No, ostry człowiek. Krótkie i dla dobre dla gimbazy odcinki robi. Ale żeś mu zrobił reklamę. Nie, no to jest reklama, no bo ja nie umiem trafić do tych ludzi. Dla gimbazy. Bo mi, oni mi działają na nerwy, ja nie mam... Ja się staram. Ja też nie jestem... Uniżam się bardzo, ale jest pewien próg, którego ja nie umiem zejść już, bo mi... Nie mogę, no, nie umiem. Nie umiem tak krótko, żeby błyskało. No więc, dobrze, że on robi. Dobrą robotę robi. Może robi dobrą. Może zostanie zamiast odwyku w końcu. Dobra, jeszcze parę minut. Dwa telefony tutaj mam. Jak zamiast odwyku, odwyk jest do innej grupy docelowej. Dobra, to teraz szybko już, bo właściwie już jest nie sam, dogrywka. Jest tylko obok. Dogrywka. Halo. Cześć. Cześć. Halo, cześć. Rozumiem się? A co ty sądzisz o tym? Jak już godzina minęła. No właśnie, dlatego to już jest dogrywka. Czekaj, bo teraz mam... Myślałem, że nie mam 20 minut, tak mnie wkurzyłeś. Przepraszam bardzo. Nie działa. Wypiszę tam. A dlaczego ja mam echo w Skype'ie? Oj, rany, nieważne, musisz to przeżyć. Mamy radio, tylko parę minut. No, no dobra. Zaraz zniknie. Dobra, już przeżyłem. Ja chciałem powiedzieć, że inicjowanie... Do tego inicjowania agresji. No przecież inicjowanie agresji w drugą stronę to też jest inicjowanie agresji, tylko to nie jest inicjowanie konfliktu, jeżeli tak by rozumować. No ja nie widzę w ogóle znaczenia, kto inicjuje konflikt, jak konflikt się potem ciągnie przez pokolenia. No to już naprawdę wszystko jedno, kto zaczął, nie? No z jednej strony tak, ale z drugiej strony to jakbyś sobie wyobrażał w końcu tą bitwę ostateczną? Przecież też tam będziemy musieli walczyć, tak jakby chrześcijanie. Ja nie wiem, no ja nie za bardzo zamierzam chyba zabijać nikogo w imię Boga w ogóle. No to chyba będziemy musieli kogoś zabijać w imię Boga. Dlaczego będziemy musieli? To ja bym, nie, no sorry, no Jezus mnie uczył inaczej. No, ale tak jest przecież napisane, że będzie bitwa na koniec. To może to będzie bitwa, stał ale... sobie gdzieś? Rady, ja nie wiem, co jest napisane, ale wiem, czego jak się zachowuje Jezus? No naprawdę nie wysyła, żeby zabijać ludzi. Nikogo z nas raczej, nie? Chyba. To myślę, że to już po średniowieczu już ustaliliśmy, że to był głupi pomysł. No to jak pomysł. Może wyglądać bitwa bez... Nie mam pojęcia. Walki. Dobre pytanie. Nie wiem, no jak, o co tu chodzi z tą bitwą, ale... Może będziemy, może będą mury i będziemy stać, a oni będą się dobijać, a może... Nie wiem. A niby mają dobre być dwa obozy, tak? Tych po Hubert stronie Jezusa masz... i... Masz zamiar walczyć z niewiernymi, Hubert, w ostatniej nie. bitwie? No właśnie, ja też jakoś nie... No zamiar, jak zamiar, ale właśnie chyba... po co ja mam walczyć? No jak mnie zabiją, to co, będę z Jezusem. To po cholerę mam walczyć, żeby wygrywać. Już wygrałem. Co bym no, nie zrobił, niby... to wygrałem i tak. No niby tak ma być, że szatana wypuści jeszcze Bóg, że sobie pobiegał i będzie jeszcze jakaś bitwa, to chyba jakoś będziemy musieli walczyć. Zresztą Bóg wysłał anioły, żeby walczyły też, tak? No. No. No to chyba jakoś oczekuje od nas, że będziemy mieli jaja i się wstawimy za tam Królestwo Boże czy za Boga, jeżeli będzie. Nie wiem. Strasznie często o tych jajach Jezusa tutaj jest mowa, a strasznie rzadko jest o tym, że na przykład kochał ludzi. No ja mam, ja nie wiem, chciał właśnie, zabijać, ja mam dylemat, jak się zachować w takiej sytuacji, ale. Ale jaja lubimy, nie? Jezusa. No nie chodzi mi o jaja, że lubię jaja, bo nie chodzi mi teraz o honor czy coś takiego, bo wiem, że takie coś raczej trzeba się wyrzec, jeżeli jest się chrześcijaninem. Po tak? męsku. Ale mi chodzi o, o wstawianie się za Boga, jeżeli nie wiem. Na czym polega wstawianie się do Boga? Bo to też zaczyna jechać Radiem Maryja tu trochę. Nie, mi chodzi... bronić Boga, bo se nie poradzi. Nie chodzi mi teraz o moje zdanie, tak? No. Chodzi mi, że pisze to, że będzie jakaś bitwa, tak? I że niby będziemy walczyć w tej bitwie. No to chyba będziemy walczyć. No gdzie jest napisane, że będziemy walczyć w tej bitwie? No bitwa chyba oznacza walkę, moim zdaniem.
No, ja, w jakimś tam sensie tak, no ale to życie też jest jakąś tam walką. Jest napisane też w Efezjan liście, żeby zbroję Bożą przywdziewać i mieczem walczyć słowa i mieć zbroję sprawiedliwości. No to taka walka jest, ale w tej walce nikt nie płonie na stosie i nikt tam krew się nie leje i sanitariuszki nie przywiązują ran, więc to chyba... A co, będziemy chodzić i ich nawracać? Co, taka ma być walka? No czy... może, bo to jest chyba dużo ważniejsze, nie? Niż to, czy komu myślisz? Utniesz rękę. Nie wiem. Czy zdobędzie terytorium jakieś. No... Się zastanawiałem, jak może wyglądać taka walka, jeżeli Bóg ma być takim pacyfistą już do końca świata. Bo to w sumie jest dobry ten przykład, który podałeś, gdzie nie pamiętam, kto to był, tak, że modlili się do Jezusa, żeby zniszczył miasto, bo się nie nawróciło, tak? Mhm. A w Starym Testamencie są przykłady, kiedy Bóg niszczy miasta, bo no się właśnie nie nawróciło, nie? Co pokazało, że Jezus dał kompletnie nowe, inne standardy. No. No, no to ja dlatego mówię, że to Jezus tu konkretnie dał te standardy. To w chrześcijaństwie jest to ta nienormalność. Jest wbrew rozsądkowi, każe się zachowywać Jezus często. I sam się zachowywał wbrew rozsądkowi. Ja ani razu się nie zachowywał wbrew rozsądkowi. No jakże nie. No dawaj przykład. Wbrew rozsądkowi. No nie wziął niej tej prostytutki. Nie, to nie było wbrew rozsądkowi, to było bardzo mądre. Myślę, że wbrew rozsądkowi, bo się należy karać takie rzeczy, no, żeby nie się... karać. No. No to wbrew rozsądkowi, toż mówię, no przecież. Może chodzi też o to, że mamy trochę inną broń, tam jakby światło, czy nie wiem, mamy nawracać ludzi automatycznie. W ogóle przypomnę, że wbrew rozsądkowi dał się zabić, zamiast zostać królem, jak wszyscy chcieli i wyrzucić Rzymian i mieć raj na ziemi i robić normalne królestwo. No tak. Ale jednocześnie wiedział, bo... że jest Bogiem i tak naprawdę to i tak wszystko jest jego, a tutaj jest 33 lata. Ale Martin, to nie było wbrew rozsądkowi, bo on tak się dał zabić, no. Ale w celu, tak? Nie dał się zabić. Dobra, no to rozsądnie by było zostać więc, ale jak już zmartwychwstał, to jednak mógł zostać tym królem i sobie robić królestwo. No. Ale fizycznie, no, żeby wyrzucić tych Rzymian. Tak będzie, no. No, co byś ty zrobił? No przecież rozsądek ale każe wtedy by, ale wziąć wtedy by nie poszanował wolnej woli ludzi, tak? Wtedy dlaczego? By po prostu został tak jakby tyranem na ziemi i po prostu został królem, a Bóg tego nie chciał, mi się wydaje. No, że chciał, żeby ludzie się sami do niego nawrócili, a nie żeby Jezus przyszedł tutaj i się ustanowił królem. No ale Żydzi chcieli z własnej woli, żeby... Ale to w takim razie argument wbrew rozsądkowi nie pasuje, nie? No było to wbrew rozsądkowi. Nie wbrew rozsądkowi Jezusa, tylko wbrew rozsądkowi... Ten, no nie wiem, nie według standardów ludzkich. Tak. No. Ale rozsądek było... tutaj nie pasuje ani trochę. Tak samo jak nie pasuje ta zemsta. W ogóle dzisiaj wydaje mi się, że musielibyśmy zbudować słownik na potrzeby tej rozmowy, bo po prostu kompletnie używamy tych samych terminów w kontekście innych sytuacji i tak naprawdę i mamy inne definicje i się nie dogadamy. Nie mamy innych definicji, po prostu przywiązujemy wagę do innych rzeczy. No. Ja też bym się zgodził, przyznam, że to nie, nie ważne. A ja o obronie ludzi. No, nieważne tak... jaki termin czy definicja, Jezus mówił, żeby ogólnie nie używać siły, tak? No nie używać siły przeciwko ludziom. Nie mówił jakiej sytuacji. No, żeby... Rozumiem to i trochę Martina w tym temacie, ale... No. Nie wiem, czy padł tam argument taki, żeby nie używać siły, nieobojętnie w jakiej sytuacji. Ale wiem też, jacy są ludzie, tak? Bo nie każdego przekonasz. Jeżeli ktoś stwierdzi, że zgwałci kobietę, tak? A ty możesz tylko stać i patrzeć, a nie zareagować w takim momencie, kiedy ten człowiek nie myśli, nie przekonasz go do tego, nie człowieku, nie gwałć tej kobiety, tak? No ja bym użył siły. No ja też bym raczej użył siły. Ja nie wiem, co ja bym zrobił. Nie mam żadnego pojęcia, co zrobić w ogóle, bo jestem w sytuacji rozerwania wewnętrznego teraz. No. Nie gwałć mnie! Zamiast nie masz. Ja też mam pochwę. To jest tak głupie. Nie jest głupie, no nie wiem. No. Dobrze. Tu się robi teraz dogmat, chłopaki. Wiecie, dogmat? Tak czuję. Robi się po prostu regułkę, robimy. Robimy regułkę, a ja powiem tak. A ty to niby macie... co masz? Możesz bronić, a ja mówię, nie możesz bronić. Ja mówię, teraz... słuchaj ducha swojego, nie? Tego, którego masz w środku, którego dostałeś od Boga. I słuchaj jego, co ci mówi w danej sytuacji. I to rób. No właśnie. Dobrze, bardzo dobrze. I jeśli widzisz na przykład twojego przyjaciela, nie wiem, rozwalają mu łeb i wszystko w tobie się gotuje, to weź zareaguj.
A czekaj, bo to się nie Duch Święty gotuje. Ja nie słyszałem, żeby darem Ducha Świętego było gotowanie się i wściekłość na niesprawiedliwość. To chyba też niekoniecznie. Nie, no Bóg wcale się nie wkurza. Słuchaj swojego ducha nie i wiesz, czy to Duch Święty się gotuje, czy to po prostu twoje ludzkie poróżne takie reakcje, emocje i uczucia. W takich sytuacjach ciężko rozróżnić. Dobra, okej. Pomyliłem się. Nie wiadomo. W tym wypadku. Zastanowiłem się po zastanowieniu, masz rację tu, ale będę myślał dalej. Nie ma letko, ludzie, to nie są łatwe tematy. Ale nie robiłbym regułki, no. Nie, nie robię regułki, masz absolutną rację, że ostatecznie to trzeba pytać w tej sytuacji, w jakiej jesteś, ma ci podpowiedzieć Duch Święty. O ile w ogóle ktoś zachowa przytomność umysłu, żeby w ogóle o tym pomyśleć, bo to nie jest takie proste, nie? Dobra, bo temat dzięki. Się kręci w kółko, ja chciałem jeszcze coś powiedzieć. No. To szybko, ostatnie minuty. Zaraz stworzę temat na nieprofesjonalni, bo chciałem zrobić jakieś spotkanie tutaj w Norwegii dla Odwilkowiczu. Jeżeli są... W Norwegii? No właśnie, na mapce TK są tylko 3 osoby. Ja i jakieś... i inne, do których napisałem na maila, powysyłałem. A może jest jeszcze parę osób, którzy się nie zapisało na mapce TK, to wtedy zapraszam, zaraz temat otworzę na nieprofesjonalni.com forum. Norweska grupka odwykowa. No. Ja bym to nazwał naprawdę pierwsi chrześcijanie tą grupkę. Na skalę Norwegii. Dobra. Dzięki. Na razie. Cześć. A prawo trzeba powiedzieć na sam koniec coś o forum. Forum zepsuło się. Dobra, co powiem, nie będę mówić zepsuło się. Zepsułem forum. Zupełnie nieoczekiwanie, niechcący, padło dużo rzeczy, naprawiałem i gdzieś tam przeoczenie, nie ma bazy danych. No i nie ma. Rzeki był bałagan na serwerze, bo to po latach różnych łączenia serwisów zostało. Wywaliłem złą bazę danych po prostu, nie tą co trzeba. I z biegiem dziwnych okoliczności akurat nie miałem backupu tej jednej bazy. I nie ma forum, nie ma. Nic nie zrobię, nie poradzę. No trudno. Nie mogę znaleźć, nie ma. Jest jakiś backup z roku 2012, ale... To będzie nowe, no lepsze. Mogłem to odzyskać, ale roboty jest na 2 tygodnie pewnie, bo trzeba wyciąć jakieś spamy, co tam pełno tego było na forum. Mamy nowe forum i teraz możemy, zrobię ankietę, pytanie na forum Odwyku. Czy chcecie nowy świat budować po potopie, jaki forum ogarnęło, potop ogarnął forum, czy ratować, co się da ze starego świata? Na razie 0 głosów za ratunkiem, wszyscy chcą nowe. Co pokazuje, że forum było bezużyteczne. Według mnie, bo nikomu nie jest żal, że wszystko szlak trafił. No wiesz, to wydaje mi się, że Odwyk to tak bardziej ludzie spotykają się na żywo, nie? Niż tam, więc kurczę, no. Forum ja chyba jako punkt informacyjny fajny, ale czy jest niezbędne? No nie jest niezbędne, ale może być, bo się czasem przydaje. Do organizacji różnych rzeczy od dwóch kampów byłoby nie do zorganizowania, jakby nie było forum. No. Nie? Więc powinno być. Ale chciałem coś zrobić, żeby to forum nie zmieniało się w protestanci.pl czy tam .com, nie wiem. Jest takie forum protestanci, gdzie ludzie wchodzą, żeby sobie już chyba tylko jaja robić, bo takie dyskusje, jak się tam toczą, to jest jakiś taki wzór, jak nie być chrześcijaninem. Po prostu siedzą tylko ludzie 5 godzin dziennie i gadają o jakichś tam wydumanych dogmatach, niedogmatach, duperelach różnych, które są super ważne i super poważne, a w życiu nie mają w ogóle żadnego wpływu na to, jak się żyje. No i to tak się człowiek wciąga w dyskusję. Nie wiadomo, jak działa forum. No to wciągające jest. I potem się człowiek w ogóle zapomina, po co w ogóle pisze. No to dobra, to trzeba by to zrobić na tej stronie nowej, tak? Ale jak? Jak to zrobić? Jak to zrobić? Ale co, forum? Forum, ty na tej nowej stronie mówisz, no na nowej tak? stronie je walniemy. To będzie jakiś jako argument, forum. Żeby ją już zacząć ciągnąć. I połączyć ale z mapką. Ale to pogadamy po programie i mapkę tam wrzucimy. Dobry pomysł. Dobrze, to już trochę wiemy, co będziemy robić i niech będzie coś i nowego. I stronkę z Odwyku, kampu. Coś powstanie nowego. Dobrze. No, w każdym razie tylko chcę to powiedzieć, że forum jest od zera, od nowa i możecie budować coś od nowa. I piszcie, jak macie coś, jakieś pomysły, jak fajnie zagospodarować to forum. Forum powinno być dla was. Ja do poprzedniego forum się prawie nie wtrącałem w ogóle, tylko reagowałem, jak już widziałem, że coś trzeba zareagować. Oceniłem brutalnie, że muszę. No, ale to ma być coś dla was już całkiem. I przemocy używałeś. Przemocy używam, to prawda. Wyrzucając ludzi. Nie wiem, czy to jest przemoc? Przemoc, tak.
To jest siłą. Siłą. Odebrałeś komuś wolność. No, coś w tym jest. No i co? Nie wiem. Ale wiem, że jak jest... No. A Jezus, było. Który ten... Nie banowałby. ...mocnie używał, odebrał siłą ludziom miejsce ich pracy, a praca jest najważniejsza. Najważniejszym dobrem. Etaty w świątyni. Pozbierasz. Czy Jezus by banował? O to jest pytanie. Czy no by nie musiał? W świątyni. Pewnie, że banował. W świątyni banował, no tak. Nie wiem, ale jest to też Bóg. Ja wiem, jaki jest Bóg, kurczę. I Bóg... Banuje. Banuje, no. No banuje, no. Bóg banuje. Ale ja nie jestem Bogiem, no. Ale Bóg jestem adminem. Szuka się praw dla siebie, a nie dla innych, wiesz? Ja nie znoszę być sędzią w ogóle. Kurde, no ale i czasem tak muszę. Jest, no. Bóg nie jest sędzią dla siebie. On wiesz, odwybacza, bo jak wybacza i daje ofiarę za innych, jak komuś zrobisz krzywdę, to się płaci za ciebie. Tak. Ale nigdy w życiu, wiesz, nie ma takiej sytuacji, że Bóg się nie wstawia za innych. Broni wdowy, sieroty. Ej, no, no to widzisz, to rzeczywistość tutaj mówi, że jednak nie zawsze tak jest. No, no a ja jednak mu wierzę, że jak on mówi, że skopie tyłki, jak ktoś robi krzywdę sierocie, to ja mu wierzę. No tak, on nie powiedział kiedy. Jak się popatrzy dookoła siebie, to kupę ludzi jednak cierpi długo. A ja właśnie widzę to tak, że wiesz... Osoby, które tak kombinują, nie? Wiesz, ty nie widzisz tego, ale one przeżywają życiowe dramaty i one mają rozpieprzone życie. Ogólnie mają przestrach. Co ty się wziąłeś, że nic... Nie, ten, no, stary, no ja nie siedzę w domu naprawdę przy komputerze całe życie. No to właśnie, no to nie mów, że tak nie jest. Jest tak, dokładnie. Jak to osoby, jest? Które, wiesz, strasznie jakoś tam dręczą innych, też mają przerąbane życie. No mają ostatecznie, pewnie, że tak. Ale są i przypadki, że się dzieje zło, a Bóg nie reaguje i to też bywa. I to bywa całkiem sporo, na tyle często, że ludzie to jako argument podnoszą, że Boga nie ma, bo nie może być taki Bóg, co nie reaguje. No może chyba jednak, może, myślę. Czy nie może? Czy zawsze reaguje? Nie wiem. Nie, no wiesz, nie musiałem przerobić każdą sytuację, no nie znam każdej. No. Nie znasz takich sytuacji? Ten Bóg z Biblii reaguje, no. No. Ale czasem przez 40 lat na przykład nie reaguje. No to właśnie, nie reaguje. Dużo rzeczy się dzieje, co są no, przykre. Wiesz, Żydzi mają przeważnie tak, jak czytasz Stary Testament, to wygląda mniej więcej w ten sposób, że Żydzi wrócili do Boga po jakimś tam zdradzie, nie? Że tam, no. Wiesz, czcili innych bogów, Bóg się na nimi zlitował, wrócili do Niego, po paru latach zapomnieli, jaki Bóg jest dobry i że im pomógł, przeważnie następne pokolenie, ma Boga w dupie, znowu wraca do tych innych bogów. Tak było. Przez 40 lat stają w tyłek od innego jakiegoś państwa albo ludzi. Tak było. I potem znowu wracają do tego Boga Izraela i Bóg znowu im pomaga. No tak. I tak niekończąca się opowieść. No. Tak było. Tak było. Na poziomie narodu w każdym razie, a w życiu indywidualnym pewnie też podobnie. No. Ale to jest trudniej, bo wiesz, wszystko, nasze życie jest powiązane z życiem tylu ludzi dookoła i ciężko tak wszystko ustawić, żeby zawsze się dało. W każdym razie, pytanie jest, czy tytuł, jak wybiorę jaja Jezusa na ten odcinek, to nie będzie przesada. Co ty myślisz? Będzie chyba. No to czy Jezus miał jaja, musi być. Szkoda, że nie jaja Jezusa, bo to taki fajny tytuł. Jak się nazywa ten bicz taki z ręcznika? Kocuwa. Kocuwa Jezusa. Kocuwa Jezusa. Jezus zrobił kocuwę w świątyni. Kocuwa jest znacie w świątyni. Kocuwa? O, kocuwa w świątyni. Kocuwa w świątyni. Może te jaja. Jednak co jaja, to jaja. Proste, fajne słowo. Pasuje do odwyku bardziej niż kocuwa. Wydmuszki Martina bym zrobił. Wydmuszki Martina i jaja Jezusa, co? Długie trochę, ale może będzie. To wystarczy wydmuszki Martina. Wydmuszki Martina i jaja Huberta. Ja nie mam jaj. To ja nie mam jaj, ja mam wydmuszki. Ja tak tylko mówię. Jakbyś miał wybierać, takie pytanie z Doctor Who, kiedyś było w odcinku. Gdybyś miał stanąć w sytuacji, że jesteś albo mordercą, albo tchórzem, co wybierasz? To leży, co zrobiłem, to tchórzostwo do czego doprowadziło. Nie, no tylko tak masz. Zostaniesz albo tchórzem, albo mordercą. Tchórzem. Ja też. No. I tak samo Doctor Who wybrał. Doctor Who to jest w ogóle taki Jezus, tylko w science fiction. Tak chodzi, pomaga innym, ma straszne, trudne problemy i w ogóle... I woli być tchórzem niż mordercą. Jakoś tak se to... Kiedyś w tym momencie zorientowałem się, że kurde, ten... Ty, ej, w sumie Doctor tak Who jest jak Jezus normalnie.
No wiem. Nożem, tak było. Byłem tchórzem, nie mordercą. Dobrze, ja też tak w końcu ostatecznie. Ale za, ja wiem w sobie, że ja mam za dużo w sobie mordercy ciągle. No, boję się, ja w pracy to widzę. No, ja nie wiem, ja czy się uda pozbyć. Ja w pracy widzę, że mam za dużo w sobie właśnie czegoś takiego, bo wiesz co, jednak jak siedzisz 8 godzin z ludźmi, tak już tak powiem, chrześcijanie, tu mi ze świata, a ja powiem po prostu z normalnymi, no, bo my jesteśmy nienormalni, no to kurczę, no jest problem, żeby cały czas, wiesz, nie wiem, musimy sobie chyba kartkę na czole przykleić, żeby pamiętać o tym, że jestem chrześcijaninem, nie? Czasem o tym zapominam, wkurza mnie to, nie powinno tak być. I też kurzę. W takich sytuacjach za agresję mam w sobie za dużą ciągle. No, jakiegoś takiego właśnie, wiesz, głupotka ludzka mnie wkurza. Dlatego wiesz, że tego gadam o tym, bo ja się, nie podoba mi się to, że w sobie czuję więcej agresji niż bym chciał. Ja nie widzę w Jezusie tyle agresji w ogóle. No ja wiem, że to miał gość z jajami, no wiem, że był, umiał odpowiadać, nie bał się nikogo. Nie bał się nikogo, to jest prawda. Ale chował dumę do kieszeni. Ale tak, i potrafił rezygnować z walki o słuszną sprawę nawet. O. Co? Tak, przestał walczyć o słuszną sprawę, znaczy? Bo były ważniejsze rzeczy niż słuszna sprawa i słuszność swojej sprawy, wiesz? Tak jak my nie potrafimy, na forum to widać ciągle, dlatego na forum takie są rozmowy w końcu, bo każdy uważa, że to jest tak pierońsko ważne, żeby walczyć o słuszną sprawę. Nie, co znaczy słuszna sprawa? I to jest to właściwe pytanie. To co? I na tym skończymy. Pytanie na następny tydzień, co to jest słuszna sprawa? Co to jest słuszna sprawa? No to... Pewnie coś na P. Ogólne. No. No jesteś, byle nie na P. Dobranoc, mówili Hubert i Martin. Przyjdźcie za tydzień.